Witam wszystkich. Jesień już się zbliża. Pusto na placu. Zostały dwie maszynki. Już tutaj ten z Francji, trochę pryśnięty, pomalowany, odchamiony. Jeszcze zostały błotniki do naprawy, ale to już takie bardziej tam wymagające większej pracy rzeczy. Ta czeka 6910 z tylnym napędem, szerokie gumaczki, tam dostanie kemperek ten 345. Czeka teraz, będzie w zimę, będzie robiona dla siebie, dla klienta oczywiście, na razie dla siebie, dopóki nie będzie następny jakiś. A tutaj zgodnie z moimi planami, tak sobie zaplanowałem, że od 1 października, dzisiaj mamy 2 października, zaczynam pracę przy moim projekcie. Sezon się skończył, więc zaczynam pracę. Multum pracy mnie tu czeka. I tak troszeczkę sobie plany takie zrobiłem inne, bo ten silnik nie pasuje do tej skrzyni. Będę musiał dorabiać tu flanszę. Nie wiem, tam pokazywałem wam wcześniej tą przejściówkę redukcji, ale tak. Też na etapie jeszcze Tokarz mi tam dorabia elementy do sprzęgła. I chyba sobie zamontuję na razie, wiecie, silnik. Ten, który był w tym moim pullingowym ciągniku tak zwanym. Ten silnik oto, to jest silnik sieczkarni 7,6 litra i on pasuje na kadłub tamten. Pasuje po prostu do tamtej skrzyni. No ale żeby tam nie robić profanacji, że 260 koni on tylko ma, no to zamontujemy mu pompę drugą 12 mm z sieczkarni John Deere 6710. Pompa ma wydatek na 340 koni ustawiona jest. Wykręcimy śrubeczkę na maksa. Założymy wtryski od Mańka Mechanika. Chyba 6 razy 0,5, tak. 6 razy 0,5, czyli 3 mm. Średnica otworków. I mówię, rozkręcimy ją na maksa, gdzieś jakieś 500 koni powinno być. Tu wał był dobry, ciśnienie wału było dobre. Nie ma tam dwóch szpilek w głowicy, bo je wyleciały sobie w górę. Ale to tam myślę, że tam troszeczkę tyle, żeby potestować sobie sprzęgło, to wystarczy. Macha leży, czeka cały czas. No i wtedy sobie mogę założyć tutaj te sprzęgło, które przerobiłem na 9-tarczowe i pokombinować tu z przekazami napędu, tak, z tymi wałkami, żeby te wałki zespawać, dopracować sprzęgło mogę wtedy sobie na tym silniku właśnie, który będzie pasował mi tutaj do tej kryzy, to mogę sobie to zrobić i jednocześnie będę budował ramę. Na razie silnik się może wisieć tu na tym, tu jakoś tam podporę zrobię z przodu tylko do tej ramy. Jeszcze będę robił tutaj też, osadzał felgi. Jeszcze muszę zobaczyć, w którym miejscu muszę to zaspawać i jak tutaj troszeczkę to rozkminić, żeby to wszystko było mocne i trwałe. Zastrzały, nie zastrzały, w którym miejscu. To mam już tak ładnie zrobione. Jakiś klin muszę dorobić z twardej śruby. No jeszcze to skrzynię będę musiał też rozpawić, ale na razie chcę tylko przetestować sprzęgło. Nie będę tu za bardzo tego psuł. Przetestować sprzęgło. Napęd olejowy będzie ładnie tutaj przez ten wałek mi tutaj sześciokątny, którego teraz nie widać, tam nie ma. No jakiś tam przedni tam mostik zrobimy, żeby to można było przejeżdżać tym. No i rama, tak będzie. Rama też będę spawał z profili kwadratowych. No bo prościej dla mnie, tak. Prościej to będzie, nie z rurek, tylko z profili kwadratowych. A silnik ten, głowica już się robi, bo drugą głowicę i tu mam jeszcze, tam leży kadłub właśnie taki sam i na tym kadłubie będę robił tuleje do oringowania. Już tam część mam na próbę zrobioną. Oringowanie tulei honowane, nowe pierścienie, tłoki zostają te stare tutaj, które były, tu widzę wał do szlifu, a ten na razie będzie tak jak jest, cały z tą pompą i później tylko, że przerzucę pompę
już do tego kadłubu, a ten będzie taki zapasowy, a na razie będzie po prostu tutaj testowy do ustawienia kąta wtrysku, tam takich innych rzeczy, tak? I do zbrajania, tak? A tam będę na długim budował sobie na spokojnie już taki naprawdę już wyczynowy, tam pompa oleju, chodniczki oleju będą wyrzucone, pompa oleju będzie wyrzucona, już tam wyjścia porobię do zewnętrznej pompy oleju, już takie z modyfikacjami, nie? No tutaj sobie będę odpalał i cieszył się, jak to chodzi. Wczoraj ustawiałem sobie kąt wtrysku troszeczkę. Pierwszy październik był, chociaż niedziela, ale mówię sobie, tam troszeczkę już potrzebowałem tego. Może uruchomię go tak, jak mi się uda. Muszę go zapalać na zgaszonym takim. Słuchanie tego dźwięku to jest coś pięknego. Te chrumkanie. Ale powiem wam, że teraz na tych wtryskach, na tych nowych wtryskach, co przyszły z Holandii, no inaczej to chodzi. Inaczej. Czuć tą moc po prostu przy dodaniu gazu, aż kurde, no trudno to opisać po prostu, ale to jest taki wygar, jakby nie wiem, no. To czuć tą moc po prostu. Czuć tą moc, jak odyniec, to taki, wiecie, jak przedtem chodził jak odyniec 200 kg, to teraz tak jak taki odyniec 300 kg. Jak warknie to.